numer 344. Adrian Wolny, Gorz Wielkopolski. Chcemy zejść poniżej 60, zobaczymy czy się uda. Do 20:20 mamy czas. Poniżej 60 godzin, tak? Tak, no. Aha. No, powodzenia. Na początku było tylko, żeby dojechać, ale już jak wpadliśmy na taki pomysł, to może się uda, fajnie by było. Dobra, ruszam. Ruszaj, ruszaj. Skąd pomysł na taką wyrypę? Co Cię motywuje do tego? Ambicja, głównie ambicja i chęć szkodzenia siebie. Chcesz pokazać sam sobie, że umiesz? Tak. Jak oceniasz dotychczasową trasę? Wiesz co, jadę pierwszy raz, kompletnie nie mam doświadczenia z rowerem, bo jeżdżę w zasadzie od pół roku dopiero, więc to ciężko, aczkolwiek fajnie, że jest poprzeklatana asfaltami. Od pół roku dopiero na rowerze jeździsz? Tak. No to nie jest źle, rzeczywiście. Fajnie, że są asfalty? Fajnie, no. Fajnie. Bo były takie momenty, że już miałem dosyć tego szutru czy piachu i wtedy w tym takim idealnym momencie przychodził asfalt i dawał trochę odetchnąć. Jak ze spaniem, z jedzeniem sobie radzisz? Proszę, ze spaniem? Na początku mieliśmy kwaterę. Zarezerwowaliśmy sobie na Orlenie na 65 km ta miejscowość. Aha. No, spaliśmy w starym resku. Pierwszy nocleg. Kolejnego noclegu niestety nie mieliśmy, ale rzutem na taśmę jeden z kolegów takich, którego spotkaliśmy, zgarnął nas z przystanka i tam udostępnili swój zarezerwowany przeciwpokój. Czyli nocleg na łóżku, nie na podchmurku. Tak, no w łóżku, no drugi to na podłodze w zasadzie, ale tak. Pod dachem i strusznicą. Powiedz, jak taką, może masz jakąś złotą myśl, złotą radę, coś ci przychodzi takiego złotego do głowy? No, tutaj to jest walka z samym sobą, tylko i wyłącznie. Jeśli chodzi o ten rajd. Aha. Bo już ci, którzy się ścigali z zawodnikami innymi, są już dawno na mecie, a myślę, że trzeciego dnia na trasie zostali ci, którzy już walczą tylko z samym sobą. Sprzętowo, sprzęt się spisuje? Spisuje się, no. Wszystko jest okej? Okay? Nie jest najwyższej kategorii, ale tak, jest okej. Okay. Czytałeś komunikat startowy, że zawracacie w Gdańsku, wracacie rowerami do Szczecina, Pomorski 1000, co ty na to? Nie. Nie. Już nie? Nie, już nie. Mówię, jak na takiego żółtodzioba, to i tak jestem dumny z ciebie. No ja jestem pełen podziwu, że jeżeli pół roku temu się zacząłeś jeździć, ale co, nie miałeś żadnego doświadczenia z jakimiś maratonami biegowymi, nie, czy coś, nie, bo nie, nie, dużo nie, ludzi nie. Z biegów też tutaj trafia? Nie, od małego grałem w piłkę, więc jakieś tam kondycja była. Aha. Głównie takie ambicje sportowe, zacięcie do walki od zawsze, stąd podjęcie próby. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia w Gdańsku. Poproszę jakieś machanko do kamery na koniec.